Witajcie kochani w kolejnych informacjach. Informacje króciutkie, ponieważ dotyczą tylko dwóch rzeczy. Nie będą to informacje dobre niestety, zwłaszcza dla miłośników Minecrafta i serii Szkoły Przetrwania Aldarar and Bafik, z tego względu, że niestety wynikły pewne komplikacje dotyczące właśnie osoby Bafika. Dokładnie chodzi o to, że nie nagrywaliśmy nic ostatnio. Ten odcinek ostatni w kopalni jest ostatnim odcinkiem póki co nagranym, więcej nie mamy nagranego i ciężko mi jest się skontaktować z Bafikiem, ponieważ na początku on był chory, w ogóle nagraliśmy apel do ludzi werbujących ich, ale niestety nie mogę go wysłać i nie będziemy na razie werbować ludzi z tego względu, że mamy coraz mniej czasu, zwłaszcza że idą święta, jest masa przygotowań, a ja bronię się w styczniu, także będę miał coraz mniej czasu. Ja mam odcinki, teraz nagrywałem odcinki samotnie Minecrafta, także je będę wrzucał i no i proszę was o wyrozumiałość, po prostu ciężko jest znaleźć teraz cokolwiek czasu, zwłaszcza przed świętami, kiedy to jest sprzątanie, gotowanie, nie wiem, kupowanie prezentów, inne przedświąteczne pierdołki. Także mam jeszcze odcinek nagrany, jeden specjalny, który wrzucę. No a potem nie wiem, kiedy, jak coś nagramy, to po prostu natychmiast to wrzucę i wtedy będziemy coś myśleć, coś działać. A póki co naprawdę Bafik był teraz chory cały dzień, cały tydzień. Miał urodziny, także pochlał troszkę i po prostu się przeziębił. No tak to często bywa. Tak, także po prostu to są takie złe informacje dotyczące właśnie tej serii. Oraz drugie informacje, te inne, neutralne, ponieważ nie ma tam nic chyba w tym hura, nic super hura optymistycznego, ani nic chyba pesymistycznego, gdyż jak zauważyliście, rozpocząłem kolejną serię Andaral Plays The Sims 3. W których to Simsach, jak już może część was widziała, może nie, może część po prostu nie kliknęła na film, tam się będą działy rzeczy, które są zainspirowane serialem Dexter, o tym policjancie, który bada ślady krwi, a który tak naprawdę jest mordercą, ale zabija tylko tych złych, także to taki plus. U mnie w tej serii nie będzie tego plusa, ponieważ nic nie usprawiedliwia Dextera Organa, głównego bohatera tej serii, w jego poczynaniach, o których to poczynaniach możecie się przekonać właśnie oglądając pierwszy odcinek, także nie zdradzam tym, którzy nie widzieli, tam jest wszystko wyjaśnione. Tak, także no na pewno jakieś informacje jeszcze będą przed świętami, na pewno jakieś życzonka wam złożę. Może jeszcze informacje dodam a propos Minecrafta, ponieważ prosicie mnie o save i ten save dam, tylko że muszę wypuścić 13 odcinek, ponieważ gdybym dał teraz ten save, to tam są pobudowane rzeczy, które są już zrobione właśnie po odcinku 13, a teraz jest odcinek 8 wypuszczony w momencie nagrywania tego filmu. No i tyle, także pozdrawiam was bardzo serdecznie. No i przykro mi jest, bo też chciałbym nagrać troszkę więcej tych odcinków, ale po prostu to też trzeba się zebrać. No i właśnie dlatego, o może wytłumaczę trochę, ponieważ zrobiliśmy też odcinek, apel do was, widzowie, żebyście wzięli z nami udział właśnie w odcinkach na właśnie tej szkoły przetrwania Minecraft. Są role do obsadzenia, ale niestety nie będzie tego werbunku póki co, ponieważ no jak mówię, jest teraz kocioł przedświąteczny, a później będę ja miał kocioł przed obronny także muszę się uczyć do egzaminu wielkiego, muszę oddać pracę, też się na tym skupi strasznie teraz, także ponagrywałem te odcinki, które miałem i będę je wypuszczał na bieżąco. Mam nadzieję, że dwa odcinki dziennie będę puszczał, a jak się nie uda, no to jeden niestety, także jeżeli nie będzie więcej odcinków, no to niestety to znaczy, że po prostu no nie miałem albo nagranego, albo nie miałem czasu go wypuścić, bo naprawdę jest teraz słabo. Dobra, bo widzę, że 5 minuta jest, także trzymajcie się cieplutko, dzięki za wysłuchanie.
No i chyba wszystko. Nadal telefonu nie mam, także nadal nie widzicie mojej parszywej gęby. Ale mam nadzieję, że ją widzieliście już i nie musicie mnie oglądać. Dobra, trzymajcie się, na razie.